Witam Was w kolejnym odcinku. Tak jak mówiłem, tak też i zrobię. Czyli wypożyczamy naszą. Wypożyczyłem przyczepę po prostu, żeby to jakby szybciej przewieźć, bo no nie ukrywam, że to trochę nam to też zajmie. Także tą przyczepkę sobie tutaj odstawiamy. A lecimy sobie po prawdziwą przyczepę, która jest wypożyczona specjalnie na tą okazję, że tak powiem. 849 zł zapłaciłem za wypożyczenie tego bydlaka. Zobaczymy, bo może jeżeli mi się spodoba. 12 tysięcy litrów ona będzie miała. Także jest ogromna. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Miejmy nadzieję, że znaczy zmieścić na pewno 12 tysięcy zmieszczę, ale ile kursów, to nie powiem wam, dlatego że sami zobaczcie. Już 1000, miałem 2,5 tony i już jest dokładnie. Prawie że blisko dwójki, tak? Znowu. Czyli no jednak wymagają te zwierzęta. O, jest i nasza Terbline. Nie wiem, czy nam się uda ją podpiąć. Powinno się udać. Wiem, że to może nie będzie wyglądało sympatycznie. No jest to troszkę śmieszne to, ale trudno. Nie wygląda tak źle, myślałem, że będzie gorzej, a dobrze wygląda. Nasz Ursus w takim zestawieniu, aczkolwiek wiadomo, że mniejszą przyczepą łatwiej, z mniejszymi tymi burtami o jedno by też wyglądało lepiej. No i koła mniejsze by można było tutaj dać. I też by to jakoś w miarę, że tak powiem, siedziało. Także. No i jaki jest plan? No plan jest taki, nakarmić te małe krówki. Zobaczyć co u kurczaków. Nie, jeszcze jest okej. U kurczaków jest ok. Wiedzie? Wiedzie. U kurczaków jest ok. Krowy muszą być zadbane, czyli krowy teraz w priorytecie są numer jeden. I tak się teraz zastanawiam. Jak tu się dobrze ustawić, żeby nam było wygodnie. Dobra, odjedziemy trochę. Myślę, że tak jak wtedy się ustawimy, no chyba nie będzie tak źle. O. Okej, więc jak to mówią, czy ja tutaj w stanie będę tu wsypać? Chyba tak, powinienem bynajmniej. No troszeczkę się to ugina, nie powiem. Za niski wysięgnik mi się wydaje.
No na maksa mam już to podłożone. Jeszcze może zobaczymy. W ten sposób, że podniosę. Nie, siada. Trudno. No, można tak zrobić też. Ale na razie się sypuje to. Miejmy nadzieję, że... Nie no, wszystko wysypiemy. Ile się tylko da, że tak to określę. Aha. Czekajcie, jeśli co, zrobimy tak, żebym sobie mógł... O! W ten sposób podjeżdżać. Trochę te burty się, że tak powiem, pouszkadzają, ale trudno. Dużej szkody nie będzie. A, da się. Widzicie, czyli nie trzeba będzie. Dobra. No, myślę, że to 12 ton. Nie wiem, ile tutaj to szczerze było. Bo nawet nie sprawdzałem tego. Ile tutaj ma. O. Ile by nie miał, i tak to trzeba będzie zabrać stąd, tak? I tutaj może będzie chciał sobie, nie wiem, pole poszerzyć, więc no nie może ta trawa tej u niego leżeć. Już lepiej, żeby u mnie leżała, tak? Niż tu. Zatem on i tak jej nie potrzebuje, więc... A wiadomo, no ja już mam te krowy. Więc one potrzebują. No jednak ta przyczepa jest za duża. Znaczy może gdybym miał większy ciągnik. Gdybym miał większy ciągnik, myślę, że nie byłoby to problemem. To bardziej jest chyba podbrane pod właśnie. Pod to, że... że pod większe maszyny, no nie? To się nam tutaj... Wow.
Nie całej tonie ładujemy, nie? Nie wiem, ile już tam tego tego mamy. No trudno, no. Tak musi być jak jest, niestety. Wybaczcie, ale... Ładuję to jak najdalej. To chyba wszystko wejdzie, tak mi się wydaje. No, tu będą jeszcze za dwie przy... dwa, no, za dwie łopaty, znaczy dwa te. Tak, coś mi się zdaje. Że dzisiaj odcineczek dość taki, jak sami widzicie. No i to będzie niecała. No. No i mamy wszystko zebrane. Mega zarąbiście. Udało się. Dobra, także zabieramy sprzęt. Tylko teraz tak, trzeba jeszcze zobaczyć, czy tutaj, czy nasz Ursus da radę, bo to wiecie, jak to jest. Czy 11,5 tony mamy. Obstawiam, że wejdzie prawie, że wejdzie tam wszystko. Jeszcze będzie brakować. Tak myślę. Nie chcę krakać. Miejmy nadzieję, żeby nam zostało, ale... Nie wydaje mi się. Jeżeli 2,5 tony weszło i tam było niewiele co, to takie 11 to będzie pikuś. Myślę, że... tam... No... 20 ton wejdzie. Tak myślę, bo jeżeli mamy, zobaczcie, 2 tony i to jest ta kreska, no to 2, 4, no to gdzie? 25, 28 ton tam wejdzie z tej trawy świeżej. Czy tutaj jakiś obornik? Obornik nam robią, dobra. Gnojówka, mleko, nie. Dlatego, że nie ma... nie ma wody. Więc wody też muszę zacząć tutaj przyjechać i tak. Odstawimy tą szczepę, tylko ją opróżnimy. I tak się będę musiał tepnąć i przenieść po kompozytora. To akurat się tutaj podjedzie po beczkę. Jakąś taką... Nawet na razie na wypożyczenie po prostu, żeby ona była u nas. Później się najwyżej. Tak, żeby można było w nią mleko i wodę od razu ładować, dwa w jednym, no nie? To też będzie super sprawa. Bo nie trzeba będzie dwóch mieć, tylko będzie można mieć jedną. Na razie, tak? Później wiadomo, że się człowiek troszeczkę... Tu 12, a no tak, 12, czyli 500, pół kilo nam zabrakło niecałe.
trochę mniej, no. Jak pół kilo, ale... Chyba jeszcze, że mamy cokolwiek, żeby mi tam dać, no nie, no bo to jednak ten obornik i gnojówka najważniejsza dla mnie jest w sumie. Obornik, gnojówka, gnojówka. To chyba jest płynny, obornik jest ten, ta. Sprawdzimy też im czystość, bo widzę, że coś im czystość spadła. Czy my możemy sobie kupić jakieś... No nie. Tylko tyle co dla świń. Oj, 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 przejechałem. Dobra, zawrócimy sobie tutaj u sąsiada, lekko. Mam nadzieję, że się nam uda. Dobra. Wjeżdżamy. Wow. Ten Ursus idzie na sprzedaż, bo tak szczerze to jest nam niepotrzebny. Myślałem, że... Będę musiał poszukać jak... Aha, widzę już dlaczego. Dobra, bo tutaj się gnojówka nam tworzy. No dobra. Czy to nie jest gnojówka trawa? Nie, w każdym razie... O! Dobra. Uwaga, patrzymy. A, dobra. Ile? 4000 weszło to z tyłu. Lewa, prawa. Syp. O. Się chyba zmieści, nie? Trochę przerąbane, ale uda się. Przejdzie. Dobra. Ile mamy? 20. To jest tyle, czyli tu jest 20, 30, o Jezu, panie, 30 ton. To nie na mnie. To nie na moje pieniądze. Czy na moje pieniądze, no. Jeszcze ta przyczepa jest w ogóle tak zrąbana. Dobra, jedziemy. To sprzedamy jedno, drugie. Zetora sprzedamy. Znaczy, boże, Ursusa tego sprzedamy. I tą przyczepę zwrócimy. I trzeba będzie tutaj to pole kosić, wykosić i... Właśnie, właśnie. Przejechać jeszcze po odwrót mojej kosiarki. No bo chyba, tak, chyba kosiarki. Tak, kosiarkę ja jak powiem. Więc jeszcze kosiarkę mam na odbioru, super. Kosiarka, o panie, to ja nie wiem, czy... No nic, damy radę, damy radę, na spokojnie wszystko sobie tutaj posegregujemy. Więc tak to wyglądają nasze dni. Dzisiaj przed majówką nagrywam to wszystko, żebyście mieli co oglądać. Chcę jak najwięcej nagrać, bo chcę zrobić taki trip. Trzy odcinki dziennie, rano, po południu i wieczorem. Trzy odcinki. Myślę, że to akurat też spoko, czyli muszę nagrać na majówkę aż 20 parę odcinków. Czy to mi się uda? Nie wiem. Zobaczymy. Czy ja tutaj, tu się tu? To się tu oddaje, ok. To jeszcze trzeba sprzedać, bo zapomniałem o sprzedaży. Czyli mamy dodatkowo 12 tysięcy. Lululu. Pięknie. Dobra. Dobra, sprzedajemy.
Zwracamy, okej, tu już nie mamy nic, w takim razie czepnię się do naszego Ursusa. Dobra, myślę, że tej trawy na razie wystarczy, nie będziemy się, że tak powiem, tutaj bawić, tylko czy mi się uda to podłączyć. Właśnie. O, pojechał. Czy tu mi się uda to podłączyć? Nie, dobra, czyli muszę zrobić inaczej. To muszę sobie odłączyć. Zamienić się. Czyli podszedł sobie to podpiąć. I teraz się tyłem ustawić i zabrać kosiarę. No i zabrać też w sumie. Czy wóz? Nie, wozy nie będę na razie zabierał. Wozu się nie będzie zabierało, tylko. Tylko że my jeszcze nawet beczki nie kupimy tu. Beczki, chyba że poczekajcie, trzeba zobaczyć, czy ja tutaj będę mógł jakoś. No nie. Czyli dobra, a sprawdźmy. Dobra, sprawdzimy, jak dojedziemy. Czy tu jest wolne? Wolne, dobra, to jedziemy. No cholera, beczka by się przydała z wodą. Słuchajcie tej. No, ale to dobra, to i tak trzeba będzie zawieść. Końc, tak to trzeba będzie skosić i ten. Więc no nic, no. Jedziemy to. Najwyżej poza odcinkiem się. Ja sobie poszukam na OLX. Jakieś beczki. Tu sąsiad ma fajną przyczepę, ja. Fajne. Pod Ursusa ta pasuje, ale tą co ja miałem to pani. Daj pan spokój. To koszmar. Jeden wielki. Nie wiem, zobaczymy, jak z tym odcinkiem będzie, bo mówię, no dzisiaj jak najwięcej nagrywam. Tak naprawdę lecę w tripa, bo jeden za drugim. Później oczywiście też wstawianie tego po kolei kolejnością. Wiecie, to wszystko też. Okej. Weźmiemy od razu też i tutaj ogarniemy obornik. Już było ogarnięte. Można było też to w sumie wykosić. Ale dobra, na razie zostawimy sobie tą koszareczkę tutaj. Teraz tak. Sprawdźmy. Dziś 25 minut filmu. Dobra. Ja sobie sprawdzę poza odcinkiem te nasze tą beczkę i w następnym odcinku się widzimy. Także zostawcie subskrypcję, lajka, jakiś komentarz, co byście chcieli jeszcze widzieć. Czy sąsiad wróci? Ciekawe. Na razie.